No i zakleszczyłem sobie skrzynię. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym no będzie traktora trochę, nie? Wiem, że tutaj zaraz będzie na początku odcinka, że trochę mała trawa i to wszystko, ale chciałem nagrać ten odcinek o tej kosiarce, a nie miałem za bardzo kurde kiedy, więc będzie teraz. Gdzieniegdzie będzie większa, gdzieniegdzie będzie mniejsza. A jak przy okazji, no to przejadę to wszystko. Co do tej kosiarki, co tutaj mam podczepioną pod 30 EFG 135. Dość dużo nią koszę. Naprawdę jestem zadowolony z zakupu. Tak wam powiem. Gdzieniegdzie, tak jak na przykład tutaj, jakby się uparł, to rotacyjno by to skosił lepiej, szybciej. Ale ja nie chcę pokosów, ja już to dużo razy mówiłem, nie chcę pokosów i chcę, żeby to tak ładnie było. Wcześniej tutaj rosły takie harabuździe, zarosło mi tutaj całe pole takimi harabuździami, ale po skoszeniu parę razy zaczęła wychodzić trawa, więc jest zarąbiście. Potem wam jeszcze pokażę parę miejscówek, w których tak samo były takie chaszcze, nawet większe, po 2 metry. I trawa teraz rośnie. Jak coś, zapraszam też was do poprzednich odcinków na moim kanale. Możecie pisać sobie kosiarkę na kanale, na przykład EFG 135, wyskoczą wam poprzednie moje filmiki z tą kosiarką. Zachęcam do obejrzenia. A cóż, ustawiam kamerkę, włączam timelapse'a i koszę. No i sprawy się mają tak. Pokażę wam najgorszy na tym stająku. Najgorszy moment to jest tutaj. Prawie jak glebogryzałka. Dziki tu zryły dość ostro. Poprzewalana cała ziemia. No i jak się dało trochę więcej gazu, no to wzięło to i rozwaliło wszystko. No.
Lepiej się normalną kosiarką skosili, tylko po prostu podniesiona jest wyżej. O, tak można, można to określić. Jest naprawdę ok. Ja jestem zadowolony. Fajnie i tak samo tutaj widać, teraz jakbyście się przypatrzyli, to tak samo ten cały teren tutaj jest tak podrównany. Po prostu te kretówki, nie kretówki, wszystko takie gałęzie, nie gałęzie. Wszystko po prostu ścina i rozwala. Równa też, tylko oczywiście bez przesady, bo jak będzie coś więcej, no to wam traktor przydusi, nie? Nie ukrywajmy tego. Ale do takiego spokojnego przejazdu jak najbardziej. Teraz mam tutaj drugie stajonko. Też trochę mniejsze trawa, no ale muszę tutaj dokosić tam przejazd, całą drogę przekoszę. Tu już raczej nie będzie statywu, bo to jest kawałek dość spory tam do góry. Więc kamerka na głowę i jedziemy. Ładnie mnie
moments later. Dobra, przejadę tu jeszcze parę razy, żebyście zobaczyli, jak to idzie. Chatrze są gdzieś tak 1,50 m, 1,80 m około. Dość gęsto, bo kosiłem to przed zimą i teraz urosło dwa razy gęściej niż było. Jest naprawdę gęsto i przydusza mi kosiarkę aż. No, na dwójce koszę i no i trzeba gazować, żeby wypychało i mielało to naprawdę drobno. Jak widać, tutaj są niedopodokaszane takie, w sensie niedokoszone jest, nie? Jest na to sposób, ale trochę dłużej wchodzi wtedy. Pokażę wam. Nie ma praktycznie w ogóle tych wystających takich. Praktycznie nic nie wystaje. Normalnie ścina wszystko praktycznie do zera. A jak będę brał to na raz, no, będę musiał dwójką jechać, no to jest coś takiego jak tu. Jest pełno takich wystających. Wymaga to i tak, czyli na, tak czy inaczej wymaga to przejechania drugi raz. Więc dwie opcje, albo na raz, ale i tak musimy drugi raz przejechać potem, żeby to skosić do zera, albo na dwa razy na zwykłym wstecznym, a potem czwóreczką i miele ładnie.
tak to wygląda. Moja metoda, a to jest na raz. To jest tylko i wyłącznie problem tego, że z przodu jest za mała gardziel. Jakby z przodu był wlot taki jak z tej strony, jak z przodu był wlot, by jak z tej strony, ścinałoby od razu do zera. Jest po prostu za niski wlot i za bardzo kładzie się ta trawa, bo jest za długa, nie? Praktycznie przez całą, jak się położy trawa, praktycznie przez całą długość kosiarki jest dociśnięta i dopiero jak zaczyna wychodzić, dopiero ją ścina i dlatego tak jest. A to jak zetnę ją do połowy, a potem przejadę normalnie, no to wtedy ona już nie jest taka długa, jest przez połowę krótsza i normalnie ją noże chytają i ścinają do zera. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, że tu od przodu jest troszeczkę za niska. Jakby było wyżej, to trawa by się tak nie kładła i ścinałoby ją lepiej, nie?
Zakleszczyłem sobie skrzynię. Na drugim biegu za mocno walnąłem w lewarek. Kurde, no i takie triki. No dobra, trzeba ją odkleszczyć. Kurde, już długo. Długo nie miałem takiej akcji. Tak jakby wyskakuje z wodzika. Trzydziestka się nie grzeje, więc źle nie jest. Teraz może być problem. Może być problem taki, że jest pod obciążeniem cały traktor i nie wiem, czy wrzucę luz. Nie, da radę. Dobra, no i jest. Pokażę wam tam w środku, jak to wygląda. Te dziadostwa się muszą zgrywać po prostu, nie? Te od... te wodziki. Ja raz wam przerzucę. Nie wiem, czy da się... O, teraz mam się przerzucone. Mam nadzieję, że widać. Trzeba to cofnąć. Ale za bardzo. I teraz w tym miejscu tutaj musimy ustawić lewarek, będzie luz. Mam nadzieję, że widzicie. Nie wiem, bo jest ciemno, to znaczy jasno strasznie i nie widzę nic na ekranie. Mam nadzieję, że widzicie, o co chodzi. I teraz trzeba będzie lewarek włożyć, czubek lewarka
to będzie włożyć tak, żeby był w tamtym miejscu, tak jakby na luzie, nie? Żeby dało się przerzucać między tymi bokami. Po prostu jest wytarte, no i dwójkę jak wbijam, no to jak wbijam dwójkę tu, to lewarek idzie w tamtą stronę, nie? I to chyba jest wytarte całe już, ta główka. Albo jest za mała, albo co, no i dlatego takie cyrki. Ale płakał nie będę. Czemu? Dobra, składamy. W 60 też jest podobnie, tylko że tam nie ściągamy lewarka. Tylko tam się ściąga takie, jakby można powiedzieć, śrubki się odkręca, inspekcyjne. No i pod tymi śrubkami widać, który bieg się zakleszczył i w podobny sposób trzeba po prostu tylko przestawić wodzik. I po problemie. I zrobione. Jeszcze przejadę tutaj ewentualnie tylko takie parę razy między tymi drzewkami. Te drzewka i tak wszystkie pójdą do wycięcia, a koszę je teraz, żeby było łatwiej przechodzić. Docelowo tutaj, jak mówiłem już kiedyś w filmiku, będzie tutaj sad taki owocowy. Lepiej, żeby takie drzewka rosły. A lasków tu mam odpierona, tu już mam lasek. Tam u góry jak nawracałem, to też jest całe duże sajonko zalesione. Lasku mam odpierona. Pasuje jeszcze jakieś owocowe, niech to rośnie i będzie przynajmniej coś na przyszłość. Teraz taki rzut będzie, jak to tu wygląda, mniej więcej jak jest skoszone. Możecie sobie zobaczyć tutaj w dół. Jest ładnie, naprawdę. Żadnych pokosów, nie ma nic. Pięknie, no normalnie pięknie jest. Tu jest tylko gorzej, bo to było naprawdę tutaj gęsto. Gęsto i wysokie. Dlatego kurde, strasznie zapychało i tutaj brzydko wygląda. Ale to lekko odrośnie. Nie będzie drzew. Wszystkie drzewa zetnę. Tego Tomka chyba też wezmę, go zlikwiduję stąd. Jeszcze się zastanawia, ale chyba zostanie, nie. Ja go raczej zostawię. Drzewka wszystkie znikną, no to będzie łatwiej kosić. I oczywiście owocowe to sobie tak zrobię, żeby dało się fajnie traktorem jechać w kratkę, nie? O, tu macie na dole wszystko. Naprawdę jest fajnie. Tam jeszcze head w dół. No, wszystko skoszone już jest. Tutaj to co widzicie, takie niedokoszone, to są, tu był tor na pitbajki, na motorki. O. No i łuki, nie łuki, takie się wyrobiły wszystkie. Muszę tu kultywatorem wpaść i rozwalić to wszystko do równa. Wyrównać i będzie tutaj jeszcze raz tor budowany. Tylko na, nie na całym, tylko tak jakby mniej gdzieś dotąd w dół, ale zrobię tak bardziej kozacko. Tak to wygląda niżej. Tu było takie składowisko suchego drzewa. Sam go nie zauważył, ale jak widać nie ma problemu. Jak widać, jest naprawdę fajnie. Fajnie się to pozmieniało. No i tutaj pokażę, jak to wygląda na granicach. W ten sposób, tam do góry. Tam jeszcze kawałek jest do góry moje. I tu na dół. Wszystko ładnie skoszone. Mi się wydaje, że naprawdę ładnie to wygląda po tej kosiarce. Tutaj jak dwa razy jest koszone, o, tu można pokazać, mogę pokazać, jak dwa razy było koszone, już fajnie trawa odrasta, nie ma tych harabuździ. Bo za pierwszym razem to tutaj wszędzie było coś takiego jak tu, tylko większe oczywiście, bo to wszystko na zimę to siadło, nie? No i nowe rośnie. No i po pierwszym razie no odrastało, po drugim razie już fajnie ścięte jest i odrasta trawa. A za trzecim razem, teraz jak skosiłem, to praktycznie chyba będzie sama trawa rosła. Oczywiście gdzie trawa nie będzie dawała rady, no to pewnie wyrosną dalej ta harabuździe. Ale trawa ma szansę teraz wyrosnąć. Będzie łąka. Za młodego, jak pamiętam, to praktycznie w ogóle tych krzaków nie było tych. Wszędzie była praktycznie trawa rosła, tu obok. Wszędzie była praktycznie trawa, a teraz wszystko jest o... Wszystko zarośnięte tymi harabuździami.
A i zwierzyna w tym siedzi, sarny. A to jest naprawdę grubo, grubo tego, tej trawy, tej chaszczy. Ale to drugi raz przejadę, to jak zetnę drzewa, pozbędę się ich. Dobra, co do kosiarki. Co przez cały okres użytkowania zrobiłem? Na początku samym, jak kosiarkę kupiłem, kosiło mnie się nią taką wysoką trawę, strasznie kitowo, bo na ten wałek z tyłu, na ten wałek nawijało mi się pełno trawy. Więc postanowiłem go całkowicie wywalić stąd. Jakie były efekty? Efekty były tego takie, że koszenie stało się o wiele przyjemniejsze. Nie zapychała mi się co chwilę kosiarka. Pewnie z tym wałkiem to nie ukosiłbym tu. No i postanowiłem wywalić ten wałek i naprawdę koszenie stało się o wiele przyjemniejsze. Na początku zacząłem kosić na wstecznym i naprawdę kozackość kosi, tutaj mieliście nawet w tym filmiku pokazane. Zapraszam do filmiku poprzednich. No na początku kosiłem strasznie ostrożnie, więc na wolnych biegach, trójce, dwójce, to jest takie naprawdę najlepsze biegi do koszenia tą kosiarką, bo ta kosiarka preferuje obroty. Tak samo, czemu drugi, trzeci bieg? No bo wpierdziela dość ostro, to moc. No niestety, nie ukrywajmy. Mocy ta kosiarka wpierdziela i to o wiele więcej niż rotacyjna. Więc nie da rady tym kosić na nie wiadomo jakim biegu. 30. Jaki rozmiar kosiarki dobrać do waszego traktora? Po moich obserwacjach wynika, że optymalna wielkość, jaką możecie dobrać do waszego traktora, zależna od tego, co będziecie kosić. Będziecie chcieć kosić takie haszcze, jak ja mam tu, takie duże. Maksymalnie 140. Żeby dało się to kosić na dwójce, na drugim biegu. Uwaga, i też zależy od gęstości, jaka jest trawy. Teraz wam pokażę, bo tutaj jest przykład. Kurde, wdychnął coś. Taka gęsta trawa jak tu i długa, wierzcie mi, nie wiem, czy ukosić się to na dwójce, na drugim biegu. Rotacyjną to o wiele lepiej będzie się kosić, a bijakową, wierzcie mi, to zawija się. Lepiej to brać strasznie wolno, taką trawę. Ja taką trawę biorę na jedynce, bo czasami na dwójce potrafi przydusić traktor. Wierzcie mi, muszą być naprawdę obroty i nie może być pełno położonej trawy, bo jak chyci to nagle, wciągnie, no to na bijakach nie da rady 30. Tak wam powiem, od razu wam mówię, że jak ktoś się zdecyduje na zakup i będzie chciał kosić taką trawę, nie? Wysoką, na powiedzmy metr. No, metr, półtora metra. Na półtora metra wysoką taką trawę, jeszcze lekko podsuszoną, wierzcie mi, 30 z kosiarką bijakową o szerokości tak 135-140, naprawdę, ale to naprawdę będzie mieć z tą trawą problemy. Jak chcecie kosić taką naprawdę małą trawę, powiedzmy do metra, niezbyt gęstą, to nawet skosicie 175 na trzecim biegu, więc to wszystko zależy od tego, co będziecie kosić w danej chwili. Szerszymi oczywiście też się da kosić, no ale tak jak mówiłem, taką rzadszą trawę, mniejsze chaszcze lub na pierwszym biegu trochę większe, ale rzadsze byście pokosili. Więc no, taka jest moja opinia. I teraz, co mi się tutaj zepsuło, co tutaj robiłem przy tej kosiarce przez cały okres użytkowania? Skoszone było parę hektarów, nie wiem ile, ale ładnych parę hektarów skosiłem, odkąd ją mam. No i co? Co mi się tu wydziało, wydarzyło? Wydarzyło mi się tylko tyle, że pogiąłem cały tutaj przód. Ubrałem te chaszcze, nie chaszcze, drzewka ciąłem, więc cała tutaj taka listwa z tymi takimi blaszkami, co idzie, wszystko mi się to zgiąło, pogiąło mi się dość ostro. Więc wywaliłem to całkowicie. Oczywiście pozrywałem się te łańcuszki, te zabezpieczenia oryginalne to zgubiłem po pierwszym koszeniu. Więc te łańcuszki to najlepiej wywalić. A do takiej wyższej trawy zabezpieczenia.
Właśnie nie wiem czemu, ale te zabezpieczenia jakoś mi nie giną, tak wam szczerze powiem. Aha, jeszcze wczoraj, jak nagrywam ten odcinek, to tak dzień wcześniej, tam sąsiadce kosiłem, no i ułamałem jednego bijaka. Złamałem go w pół, bo trafiłem na pnia od drzewa, więc kosiarkę całą podrzuciło do góry i łamało mi jednego bijaka. Nic więcej się nie uszkodziło. Tutaj warto też, jak kupujecie kosiarkę, na ile pasków jest tutaj napęd cały. W tej kosiarce, tej EFG-135, jest na 3 paski. Paski są w bardzo dobrym stanie, nie powyślizgiwane, nic nie pościnane, ani nic, bo jedna osoba gdzieś mi tam pisała, czy paski już wymieniałem. Nie wymieniałem, no i ja bardziej preferuję jechać wolniej. Ja tak zawsze jestem, że jadę wolniej, wyższe obroty niż tak szybko, bo potem logiczne, że spalimy paski moment, nie? Ja wolę, jak czuję, że traktor ma ciężej, wbijam jeden bieg niżej, no ja mam czas i koszę trochę wolniej. Tak wam powiem. Bo zaraz mi się kamerka znowu przegrzeje. No i tyle, no i smarowałem oczywiście ją, tu macie te do smarowania. Smarowałem tą kosiarkę, oleju tu jeszcze jest, przekładni tej, no i tyle, no. Paski nie naciągałem w ogóle, bo się nie powyciągały. No i też zwracajcie uwagę, jak kupujecie kosiarkę, z jakiej grubej blachy jest. No u mnie moja jest chyba tak z 3 mm blachy grubej kosiarka. No więc te tańsze to mogą być z cieniusieńkiej blaszki, więc jak kosicie jakieś kamienia, gdzie jest dużo takich kurde drzewek, nie drzewek i dość często to będziecie kosić, to zwracajcie na to uwagę, no bo żeby wam po prostu ta buda się nie rozwaliła. No, to jest z grubszej blachy i jest naprawdę wytrzymała, tak wam powiem. Nieraz nią doparłem do drzewa, no i się nic nie powyginało, nic. No, dostała parę razy strzała w drzewo i jak widać nic, nie ma żadnych uszkodzeń. Nawet nie widać, tylko lakier gdzieniegdzie jest taki odpryśnięty. Tyle chyba. A co mi się w tej kosiarce nie podoba? Nie podoba mi się w tej kosiarce tylko i wyłącznie jedna rzecz. Zapinanie. Jest takie kurde wkurzające, jest ciężko tą maszynę za samą zapiąć. No naprawdę jest strasznie wkurzające zapinanie, tak wam szczerze powiem. Nie wiem, czy nie w przyszłości zrobię sobie jakiegoś tu bolczyka i tutaj od zewnątrz te dwie łapki będę zakładał od zewnątrz, bo strasznie to jest wkurzające, tak wam szczerze powiem. Właśnie nie wiem, czy nie ma takiej możliwości, bo wystaje tutaj na tyle, ja bym dał radę to zapinać od zewnątrz, ale nie, bo to jest za małe, no za małe jest. Musiałbym tulejkę jakoś na to nałożyć. Tulejkę, żeby nie było za dużego luzu, bo może mi ściąć zabezpieczenie, ale od zewnątrz, żeby zakładać, bo takie zakładanie w środku to jest naprawdę męczące. Tyle mi się tylko w tej kosiarce nie podoba. A tak to naprawdę jestem zadowolony z zakupu. No i nie mam się zbytnio co doczepić za te pieniądze, no. Jak się podobała łapeczka w górę, jesteś zadowolony, no to podoba ci się to co robię, możesz zostawić subika na kanale. Macie jakieś pytania, kierujcie je na dole w opisie pod filmem. Ja tu jeszcze mam troszeczkę, takiej parę razy do przejechania, no to przejadę i to dokoszę. No i biorę się za kolejną robotę, nie? Szkoda czasu, a się zanosi na jakąś burzę czy na coś. Więc do następnego, trzymajcie się, hej! Mam nadzieję, że się wam podobało.